Podejmowałem decyzję, żeby skończyć mój okres jako zawodnik Piasta Gliwice. Jest mi bardzo ciężko, boli mi strasznie serca, ale trzeba wiedzieć, kiedy robić kolejny krok, kiedy zmieniać część o twoje życie. Nie wiem, chcę to nagrywać, bo dla mnie Gliwice to jest miasto, które mi dało, dużo mi dało. Przyjechałem tutaj do Gliwic 8 lat temu prawie, sam, bo żona była w Hiszpanii i wracam do Hiszpanii z rodziną, z dwójka dzieci, 3 medale i 1000 przyjaciół, no bo tutaj mam kolegów i przyjaciół na całe życie. Kocham to miasto, czuję się jak dom i zawsze tutaj będę wracać. Fajnie, jestem zadowolony, że oni będzie grać jeszcze rok tutaj i mam nadzieję, następny tydzień ja mogę powiedzieć tak samo. No. Chciałbyś do nich dołączyć, tak? Tak, tylko brakuje dopis. Rynek to jest takie miejsce, które spędzałem dużo czasu. W Polsce takie powiedzenie, że trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. To jest chyba takie najlepsze. No, na topie jesteś. No to może teraz jest ten moment. No. Boli serca, bardzo mi boli, ale trzeba iść do przodu i ciężka decyzja, ale podejmowałem razem z rodziną i to jest najlepsze. Dobrze mówię, że jest to mój drugi dom. Na rynek spędzałem dużo czasu z rodziną, z przyjaciółmi i też z Gliwice Piasta. Bo to mistrzostwo. Wyższy mistrz Polski, mistrz Polski też, byliśmy tutaj w autokarze. Momenty, które zawsze będzie pamiętać, Gliwice też będziemy wszyscy pamiętać o tym. Zrobiliśmy historię z naszym klub, z nasz Piast i rynek to dla mnie to jest serce Gliwicy i no i nie wiem, ja mieszkam, zawsze mówiłem, że ja lubię mieszkać na rynku, bo lubię spędzać czas z ludźmi, lubię mieć kontakt z ludźmi. Jak mieszkam spoza Gliwicy, no to ten kontakt już jest mniej. Lubię spacerować, rozmawiać z ludźmi z Gliwicy o meczu, o inne rzeczy. I nie wiem, naprawdę, jeszcze raz, to jest, mogę powiedzieć, że to jest tak jak mój ogródek. Nagrywam wideo, bo podejmowałem decyzję, że wracam do Hiszpanii. Czyli to pewnie, słyszałem tak, właśnie. Tak. I kiedy? Po sezonu, bo myślę, że to jest ten moment. 8 lat to tak. Powodzenia brakło. Mistrza Polski to nie łatwa sprawa. Dużo walczyliśmy, nigdy nie wiedział, że Piast skończy mission, nawet ja, powiem ci szczerze, nawet ja, ale nie wiem, ten sezon pokładało się wszystko tak dobrze, że nie wiem, byliśmy taka drużyna,
która wygraliśmy dużo meczów, ciężko się grał przeciwko nas. Taka drużyna, przyjaciółka drużyna, bo mieliśmy bardzo dobrych zawodników, fajne ludźmi, pracowaliśmy. No i robiliśmy historię. Dziękuję. Historia na no całe życie, bo to zostaje na całe życie. Nie wiem, kiedy Piast będzie znowu mieć mistrza Polski. Mam nadzieję, że nie będziemy czekać długo. Ale to, co my robiliśmy, naprawdę był bardzo ciężko, ale z drugiej strony wielka sprawa. Somos campeones, tío. Somos campeones, tío. Somos campeones. To bardzo mi się podoba z Gliwic, że ja nigdy miałem ani jeden problem z nikim. Spaceruję sam, spaceruję z rodziną. Ludzie są miłe ze mną, z nami, no, z rodziną. Wszyscy chcą ze mną rozmawiać, machają mnie. I to naprawdę to jest bardzo miłe, bo ja naprawdę jestem, lubię być blisko ludzi i to dla mnie mi da taki pozytywny energia, że potem ludzie mi pytają, czemu kochasz Gliwice, no bo ludzie są miłe ze mną i to jest najważniejsze. Tutaj kiedyś był duży plakat, który byliśmy Murasz i ja, mi się wydaje, nie wiem, czy dobrze pamiętam. I dla mnie to był, bo to było 6 lat temu. Jechałem samochodem i patrzę i ja nigdy nie byłem w takich dużych plakatach w moje życiu. I nagle patrzę i tam moje zdjęcia i pamiętam to, że od razu parkowałem, zrobiłem zdjęcia, wysłałem to do rodziców. Patrz, gdzie ja jestem. No i zawsze, który tu jeździ samochodem albo na spacerek, zawsze patrzy tutaj, może kiedyś wrócił mi zdjęcie. No, forum było też dużo zdjęć. Tak, forum też. No, to miłe i to dzięki was, dzięki klub, bo to wasza decyzja klubu. I nie wiem, ja tylko mogę podziękować. Po tyle lat tylko mogę podziękować ludzi, którzy pracują w Piaście, bo są część moja rodzina, tak mogę powiedzieć, bo spędzam w klubie więcej czasu niż w domu prawie. Codziennie się widzi z tymi samymi ludźmi. Ostatnie 7 lat pracujemy razem i tylko mogę podziękować wszystkim za pomoc, że są tak miłe ze mną i że mam nadzieję, że kiedyś się widzimy znowu. I pamiętajcie, że w Hiszpanii zawsze będzie czekał butelka wino na stole, żeby świętować.
te decyzje. Dlatego, żeby z nami nic nie wydarzyło się złego. Nie wiem, niedawno temu, bo codziennie miałem, myślałem coś innego. Jeden dzień mówiłem, że dobra, zostaję. W drugi dzień mówi, że dobra, już nie, już ten czas. Ale nie chcę być egoistą. No i też czuję, że strona rodzina też jest ten moment teraz, który wracać do Hiszpania. Moja córka też zaczyna zaczyna szkoła. I więcej będziemy tutaj, więcej będziemy tutaj. Bardziej będzie dla nas tak, będzie kosztował to dla nas jeszcze bardziej odejść, bo moja córka... Ciężej by było odejść, trudniej by było. Trudniej by było, no. Teraz jest też trudny moment dla mnie, bo mam zmianę humorów. Jeden dzień mam tak, że mówi dobra, wracam do Hiszpanii, w drugi dzień wstaję, mówi nie, zostaję. I to też nie jest dobre, bo nie jestem ja, nie jestem Gerard w domu. I nie czuję się potem dobrze, jak się zachowuję też z mojej żoną, z moimi dziećmi, bo nie chcę być egoista. Ja też chcę, żeby moje dzieci mogli spędzać więcej czasu z dziadkami, z kuzynki. I jak jesteśmy tutaj, cały czas jesteśmy sami. Jestem osoba, która zawsze była bardzo blisko rodziny. No i od kiedy jestem tutaj, no to nie mogę mieć. I strona sportowa, strona profesjonalna, no to boli mnie, bo tutaj w Piasie jestem zadowolony, kiedy gram, kiedy jeżdżę codziennie na trening. Przedostanie 8, nie wiem ile jestem już w Piasie, w Gliwice. Codziennie robi to samo, wstaję rano, idę na trening, wracam. I będzie, jestem pewny, że będzie bardzo trudny dla mnie. Jak będzie patrzeć na internet, albo jak będzie się dowiedział, że Piast zaczyna okres przygotowany i ja nie idę. Na pewno będzie bardzo trudne, ale trzeba porazić. Życie idzie dalej, no. I trzeba wybrać, podejmować jakieś decyzje i ja podejmowałem te decyzje. Myślę, że jest mądra decyzja. I mam nadzieję, że będzie dobrze wszystko. Miejsce, których wszyscy kibice Piasta pamiętamy bardzo dobrze, bo tutaj świętowaliśmy Mistrza Polski. Pamiętam ten rynek, pełna ludzi. Pełna ludzi. Wszyscy śpiewaliśmy. Wszyscy byliśmy tak zadowoleni. Pamiętam, jak autokar tam stał. Nigdy nie da się to zapomnieć. Co zabieram za sobą? Miłość, bo jak ci mówię, ja to, co mi dał to miasto, naprawdę to może wyglądać nierealnie albo nieprawdziwie, ale wszystko, co ja mówię, mówię od serca. Miasto mi dał wszystko, Gliwice mi dał wszystko, kiedy ja nie miałem nic. Nie byłem zadowolony, strona piłka nożna. Chciałem skończyć moja kariera przed Piastem. I nagle
Człowiek, Hiszpania, małe miasteczko, przyjeździe do Polski, Pozna, Piasta Gliwice i zaczynał się moja historia. Zaczynałem być zadowolony na trening, zaczynałem być zadowolony na boisko. Czuję się w końcu piłkarzem i do tego kibice od pierwszego dnia byli zawsze ze mną. Nie pamiętam ani jeden mecz, który ja grałem, w który kibice nigdy nie śpiewali moje imię. Takie wsparcie nigdy nie miałem w życiu. Nie wiem, zabieram za sobą, no to to wszystko, te pamięci. Sukcesów. Zakochałem za Piasta i do tego robisz sukces z drużyna albo klub, który kochasz. Co więcej możesz powiedzieć? Ja, dobra, może nie grałem w lepsze ligi. Może nie zarabiałem tyle pieniędzy, które bym chciał zarabiać, jak zaczynałem grać w piłkę. Ale moje plecak jest pełna pięknych momentów. I to dla mnie jest najważniejsze. I co powiesz? Kurde, no ja... Niesamowite. No mi kurde boli, no jak ludzie tak... Jak ludzie tak mówią, żeby zostać. Ale kurde, oni nie są w twojej rodzinie. No tak, ale... ja jestem... Jestem na stronie kibicy i też bym chciał, żeby zostać Gerard w Piaście. Mhm. Bo nie to, że dobrze gram, czy słabo gram, bo nie wiem, jestem tak długo tutaj w Piaście, że nie wiem, teraz wygląda tak, że Piast nie może być bez Gerarda. Ale... No właśnie, czy może bez Gerarda Piast? Tak, Piast był bez Gerard. Piast jest. Kiedy ja tutaj jestem i przyszłość, no najważniejsze to jest imię, klub, Piast Gliwice. Za tobą jest przyszłość. No przyszłość jest tutaj, dokładnie. Ale naprawdę to Piast był przed Gerard i będzie po Gerard, bo najważniejsze jest to jest klub, nie zawodników. Zawodników mogłem robić coś fajnego, kiedy są tutaj, kiedy są w klubie, ale to, co zostaje, jest herb, to, co zostają, to są kibice Piasta. I to jest najważniejsze, nie zawodników. Najważniejsze w jeden klub to jest klub i kibice. No, że Piast dalej będzie grał, bo oczywiście więcej zawodników, będą nowe zawodników, będzie nowa krew. Ale gdzie Gerarda? No wiesz, tak. Znasz takie słowo jak najemnik, nie? Taki zawodnik, który przychodzi do klubu, całuje herb, idzie dalej, znowu całuje herb. Tylko rozumiesz? Moja kariera tylko całowałem jeden herb i myślę, że nigdy nie więcej będzie całował innego herba, bo
bo nie jestem fałszywy. Całuję herb miasta, bo naprawdę kocham tego klubu i nie tylko klub, i miasto. Dlatego ciężko będzie takiego zawodnika znaleźć. No, tak, bo teraz... Pani wysłać kogoś, twoje dzieci może. Niestety mam córki. Nie wiem, czy będą grać, będą robić, co będą chcieli, ale... Nie wiem, będą nowe zawodniki, już są. Ja będę kibicował, no. Gerard nie wraca do Hiszpanii, zapomniał Piast. Pytanie tylko, jak to się dzieje, żeby tacy nowi zawodnicy tak pokochali miasto i klub jak ty? Dlaczego? Dlatego, że ty byłeś może z małej miejscowości? Ale też, bo ja może byłem w taka trudna sytuacja, które potrzebowałem znaleźć jakiś klub, który naprawdę mi abrazar. Daj mi przytuli, który mnie się zaopiekuje, chyba Cuidarati. No może potrzebowałem w ten moment, potrzebowałem klub, który mnie się opiekował, no, bo kiedy ja przyjechałem do Piasta, naprawdę byłem na trudna sytuacja i nie wiem, od pierwszego dnia naprawdę czułem się tutaj bardzo dobrze i potem przyjechała moja żona i to samo i coraz lepiej było. To co jest między Gliwice i Gerard Badia, no to codziennie był lepiej. I dlatego, no to jak nie mogę kochać Gliwice? Okay. To miasto mi dał wszystko. Gerard, nie wiem co powiedzieć, szalony mecz. 3 bramki, pierwszy twój chyba hat-trick w historii. Tak, bardzo szalony mecz. Pierwsze było szalone, dlaczego strzelałem 3 bramki. A to jest, jak ja strzelam 3 bramki, to jest naprawdę musi być szalony mecz. Myślę, że też ludzie mnie lubią, nie, bo jestem bardzo normalny. Powiem ci tak, ostatnia sytuacja była. Byłem na Żabce, tam nie pamiętam, która ulica, ale daleko stąd. I chciałem kupić jajko, bo to było na święta. I na tę Żabkę, no to nie było jajko. I tam był też jedna pani, która chciał kupić jajko. I ta pani z Żabka mówił, no dobra, jest inna Żabka, które tam są jabłka. No to i ta pani mówi, dobra, to ja też jedę tam. A ta pani była na piechotę. I ja miałem samochód. I ona tak poznała mnie, że gram w Piaście Gliwice. No i zaczynaliśmy rozmawiać i mówiłem do tej pani, no to siadaj do samochodu, jedziemy razem do pojajk. No. I przyjechaliśmy tutaj, pojechaliśmy do tej Żabki razem z moim samochodem. I nie wiem, dla mnie to jest normalne zachowanie. Może dla innych to nie. I może dlatego, no dla takie małe detale, no to potem ludzie bardziej ci szanują. I w lawej, nie? Dobra. Dokładnie, bardzo. Nie brawo. Uwielbiam polskie jęcie. No, przekleństwa. No, bardzo mi się podobają. Naprawdę macie tyle różnicy, tyle wybory. Przekleństwo. Un equipo hijo de puta.
tenemos que ser un equipo duro. Sí, tenemos que partirnos los huevos cada partido. Y ahora es que, te digo la verdad, es que, te lo digo así, me importa, ¿cómo? Perdón por la palabra, pero me importa una mierda jugar como has jugado y haber conseguido los tres puntos. Es que para mí lo más importante son los tres puntos. Brindarles a nuestra afición cada partido goles, queremos darles puntos, queremos que ellos se lo pasen bien, porque a mí no me gusta perder, a nadie. Nosotros, joder, cuando perdemos un partido, yo qué sé, yo llego a casa y a mí me duele, estoy muy dolido, no te apetece hacer nada, no me apetece a salir por la plaza, claro. Por Rinec, no me apetece, porque me siento como que les debo algo a los aficionados, a la gente de Illivite que nos está apoyando y que no les estamos dando. Por eso ahora mismo es que lo único que me importa es ganar. Me da igual que chute una falta y le rebote al culo de uno y entre la portería. Es que me da igual que es ahora mismo lo que necesitamos es ganar partidos. Co robisz tutaj? Często tutaj chodzę na zakupy. Na targ? Bo najlepsze warzywa, najlepsze owoce. Gdzie dokładnie? Czekaj, gdzie robisz? Tam w lewo. Okej. Bo też tam jest, pracuje pana, który jest kibic Piasta. Okej. No i tutaj zawsze chwilę, w tą ulicę? Zawsze jest miło. Zawsze jest miło rozmawiać. I po wygranym meczu. Po wygranym meczu. Kiedy przegramy, mało spaceruję. Po takim meczu jak z Górnikiem, ale czy to wygrane po twojej bramce, czy po tych derbach, które były przerwane, bo płot, to jak się tam tobie na mieście chodziło? Po wygrane derby i do tego jak strzelasz bramka, wygrana bramka, no to... To są takie wyczucie, które naprawdę nie mogę to powiedzieć, bo słowami, bo to jest adrenalina, pura adrenalina. Czysta adrenalina. Czysta adrenalina. To jest czysta adrenalina i nie wiem, oglądam dalej te bramki i dalej mam gęskie skóry. Ale słuchaj, ja myślę, że robiłem więcej kilometrów na ten rynek niż na boisku przed ten 8 lat. Bo córka jedna, córka druga, hulajnoga, jeden kuku i drugi, i tak codziennie. Jak jest dobra pogoda, cały czas jesteśmy tutaj na rynek. Chcesz się ze mną spotkać, zapraszam na rynek. Tutaj była moja pierwsza mieszkania w Gliwicy. Tam. Kaciniec. Pokaż jeszcze raz. Tam. Tu byli tacy koledzy twoi z sąsiedzi. No tak, pamiętam, że jak się skończył sezon, pierwsze co robiłem, pakowałem taka duża torba i wszystkie rzeczy treningowe, które miałem, zawsze dałem na nie, bo... Dzień dobry. Bo dziękuję bardzo panu. Bo małe chłopaki byli sportowcy też i kibice Piasta i zawsze po sezonu dostali torba pełna rzeczy. Tak, moja 30. urodziny tutaj w Plado.
fajna impreza. Właśnie, niespodzianka. Tak. Kto był? Dużo ludzi. Prawie cała drużyna, rodzina też w Hiszpanii przyjechali. 30 tutaj? Tak, 30 rodzina. Jak przyjechałeś, to miałeś 24, tak? Tak, 24 lat i wracam z 31. Jeszcze nie jest tak źle. Nieźle, nieźle. No bo nigdy nie był na dachu. Nigdy nie byłeś na dachu przez 7 lat? Nigdy. Nigdy? Nigdy. Klub sportowy Piast. How was your holidays with Cristiano Ronaldo this year? Ten nie było Cristiano. Nie było Cristiano? Nie. Ty musiałeś rozdawać autografy, tak? Byłeś na Ibizie też? Tak. Spotkałeś jeszcze kogoś znanego? Jordan. Michael? Michael. Michael. Nie wierzę. Tak? Tak, Michael Jordan. Ten, co w koszykówkę gra? Tak. To gdzie go spotkałeś? Na restauracji. W tym mówię. Tak, ja obok. Masz zdjęcie? Ale nie cię widzę dobrze, dlaczego on jest bardzo czarny i to, no, kurde, jest czarny czy jest biały. Jak to Jordan, nie? Nie, jest czarny i nie było dużo światu, wiesz? I było bardzo ciężko. No i teraz na poważnie, puchar w gawlocie i kontrakt podpisany. Yeah!
podpisy wokalne. Let me enjoy my moment. Jeszcze raz. Dawaj. Nie mogę, nie mogę. Chyba list. Idzie, idzie. Koło machałeś? Nie? Koło machałeś? Moja rodzina. Więc idziemy zobaczyć murawa, jak tradycyjnie. Specjalny mecz dla mnie. Bo ostatni mój tutaj, na Okrzej. Kto będzie? Kto będzie? No, kibice Piasta, 2500. Niestety, też będzie... cieszę się bardzo, że jest tutaj dzisiaj moja rodzina cała. No kibice z Katalonii przyjechali. No, cała grupa, mój brat, mama, tata, teściowi. Jakie emocje od rana? Targają to. Wstałeś rano i co? Emocje są... duże emocje. Nie mogę teraz rozmawiać albo myśleć o tym, bo nie da się rozmawiać o tym. Ja się nie wierzę, że nie będzie tutaj grać więcej, no... nie mogę gadać. Zamówiliśmy ci słoneczko. Padało rano, bo no. Niebo płakało. To był płacz wszystkich kibiców Piasta. A teraz już słoneczko, żeby zaraz sobie pobiegał. Masz tutaj polane... Murawa wygląda bardzo dobrze. Też cieszę się bardzo, że dzisiaj będą moje córki na trybuna. Sofia jeszcze... Nie była jeszcze? Nie była. Okej. Okay. No może była raz, ale była bardzo mała. Bo ta pandemia nie pozwoliła. No i dzisiaj będzie mógł zobaczyć tata biegać na boisko. Krabek jest jeden od najlepszych zawodników, w który ja grałem. Powiesz mu to teraz? Tylko że ten? Nie, bo... Teraz gada? Teraz gada. De donde sois? De donde somos? Si. De Horta de San Juan. Buddy powiedział, że jesteś jednym z najlepszych zawodników, po któremu grał. Ale czy też, że grałeś w jego debiucie tutaj? Jego pierwszy mecz na Piasta był z Wisłą i ty byłeś w tym meczu. Tak, coś pamiętasz? Jaki był wynik? Kurczę, chyba był 1-0 dla Wisły. Musimy sprawdzić wynik. Nie pamiętasz? Nie pamiętam. A pamiętasz ten mecz w ogóle? Pamiętasz Badiego z czasów, kiedy byłeś w Wisle? Pamiętasz ten mecz z czasów, kiedy byłeś w Wisle? Pamiętam te występy, no. Pamiętam te występy. Zawsze stały gdzieś tam tutaj na wysokim poziomie te mecze, także pamiętam te. No wiemy. No Kaliwiny, tam prąty? Kiedy on... Za wcześnie przyszli? No kurde, jeszcze 2 godziny do meczu. No i chcą cię oglądać. No tak, bo on chce oglądać rozdziewka, chce oglądać jak wygląda murawa. Chce... No tato wszystko. Zapłacił za bilet, no. A spagado mu co porbije te polskie resvertodo, no. Si. Dokładnie. A znata la bodega, ja? Si. Es que mi padre quería ir a la... Mój tato chciał... Idź tam na sklep i kupić kilka rzeczy. Jest jakiegoś kolegę z napisem niebieska koszulka, Badia ma na plecach. Troszkę stara. Co to jest? Troszkę stara koszulka. Co to jest? No mój brat. No, tak, ale troszkę stara koszulka, trzeba dać jakąś nową, bo ją ma jeszcze ma. Dzisiaj ma być moje teściowi, moja żona oczywiście. I moja Valeria i moja Sofia. Dobrze. No to... I nie chcę rozmawiać więcej, bo zaraz się popa. Skąd jesteście? Somos de Horta de San Juan. Cerca de Gliwice? No, un pueblo de Tarragona. No, de España. Cataluña. Cataluña, Cataluña. Perfecto, sí. Polacos catalanes. ¿Por qué estamos aquí? Pues mira, hoy es un día para un poco triste, porque estamos con el último partido de mi hijo con el Pias. Y estamos tristes, porque ha sido unos años muy importantes para él, futbolísticamente, personalmente, y bueno, nos da pena.
Pero también felices porque regresa a casa. Felices porque regresa a casa, sí. Es la corazón está un poco roto. El corazón está roto, sí. Está roto vale. Porque han sido unos años realmente muy importantes para él. Se está adaptado mucho a la vida polaca, con la gente polaca, con la gente de Gliwice. Y realmente ha sido muy feliz con este equipo y en esta ciudad. Soy el hermano de Gerard y estoy muy contento por parte, como ha dicho mi madre, porque bueno, hemos conocido la ciudad de Gliwice, he tenido la oportunidad de conocer la ciudad y la gente, que eso es muy buena gente y bueno, y que mi hermano pues ha dejado una huella importante aquí en la ciudad. Te ha dicho que tienes una camiseta bastante vieja, tienes que cambiarla para nueva. ¿Cuál esta? Sí. ¿Vieja? Sin estrellita. No, bueno, pues a ver si me da la nueva. Se la ha traído de casa, ¿eh? Sí. Se la ha traído de casa. ¿Estás triste o feliz? Bueno, pues un poco de todo, triste y a la vez feliz porque vuelve a casa y... Pero bueno, es como todo, todo tiene un principio y todo termina. Yo ya estoy llorando, yo soy el padre de Gerard. ¿También y... Gerard se llama? Sí. No, a mí me llaman Secundino. Él es Junior. Y yo pues me emociono mucho y ya no me aguanto. Y ya no puedo decir nada más porque lo que ha dicho mi mujer y mi hijo es suficiente. ¿Pero durante estos 7 años? Pues... Ha disfrutado mucho lo que han dicho ellos y se ha adaptado muy bien aquí en la ciudad y eso es lo más importante, que yo sé que también va a llorar. ¿Y estás más triste o más feliz usted? Pues ahora estoy triste porque se va y feliz lo que han dicho ellos, porque está cerca de casa. ¿Era un problema para llegar aquí? Porque para organizar todo, organizar pruebas, mascarillas, vuelos, ¿cómo fue? Pues bueno, si no vas con los PCRs hechos, y pues no puedes pasar, porque está todo muy complicado y no es fácil llegar. Entiendo. Y nada, lo importante es que estamos aquí ahora. Disfrutamos. Y vamos a disfrutar. Esperamos a todos en Cataluña. Se va temporalmente, pero estoy seguro que de vacaciones algunos días volverá. Y yo vendré con él. Pues Gerard aprendió polaco, según me dijo él a mí, que el Piast y la gente de Gliwice le había dado tanto, y los aficionados del Piast, que la única cosa que él podía darles era hablar su idioma. Por eso él se ha esforzado tanto para aprender el polaco. Y chciałbym, żeby Gerard, mimo wszystko, jeszcze chwilę Hugara en Piast, en el equipo de Piast Gliwice.
Patrz, jak drużyna się skończył. Szkoda, że nie mogliśmy ich wygrać. Bo bardzo ważny mecz dla klubów. Wygrać kolejny europejski. Może wygrać w Europie, no. Nie udało się. Balans ten sezon. Wydaje się dobrze, no bo jak początek wyglądał, jak wyglądało. A ostatni mecz, no to walczyliśmy, żeby skończyć na czwarte miejsce. Nie udało się, ale trzeba też szanować, co Gruzinar zrobił, no. Idę tam podziękować kibicom. Co to za ludzie? Znajomi, rodzina. Rodzina! Mi się hulajnoga tak elektryczna, żeby wrócić do Karpiasta, żeby wrócić do Gliwic. Z hulajnoga. Spaniu, chodź. Moja polska rodzina, no. Co robisz dalej? To też jest twoja rodzina? Okej. Dzięki. Wszystkie, Gera, wszystkie. Prawdy. Gdzie się k... Anny? Tak. Poczekajcie na mnie. ¿Qué está pasando, tío? Se ha terminado. ¿Qué están haciendo? Y fotos, despidiéndose. ¿Cómo tú pasaste esto? Bueno, pues un poco triste. Sí, la verdad que... Bueno, me he pasado más mal de lo que pensaba. Entiendo. ¿Y vosotros? Pues bueno, nosotros... ¿Tristes? Sí, pero veo que hay una gente muy maravillosa. ¿Qué quieren? Nos vemos, ¿no? Nos vemos. Nos vemos pronto. Sí, esperemos que sí, ¿no? Sí. Por supuesto. Pero en los últimos momentos mucha energía, mucha... Bueno. ¿Cómo fue venir aquí para ver el partido de su hijo? ¿Cómo fue venir especialmente de España para ver este partido? A ver, pues queríamos ver el último partido. Era el último partido de él y bueno, pues hemos pasado lo que teníamos que pasar para la lástima no ganar, pero bueno, no siempre se gana, ¿verdad? Yo creo que él va a venir, por lo menos a visitaros. Sí. Vendrá. Sí. Que parte de Gliwice está... Sí, es parte de Gliwice. ¿Estás feliz por fin? Por no. Fin a casa. Por fin a casa. Gemma. No. ¿Pero cuál es la sensación? ¿Más triste o más feliz? Agridulce. Sí. No me grabes. Es para ti, no para mí. Es para... No para... Ya lo sé. Para vosotros. Te lo juro que hoy es un día así como muy, muy raro. Sí, raro, ¿eh? Me hubiera gustado que hubiesen ganado. Szkoda, że jadą. Ale? Będziemy musieli jechać do Hiszpanii, nie? No, to nie jest problem. Samolotem jest szybciej niż do Wrocławia. ¿Cuáles są vuestras sensaciones? Por fin, vuestro yerno a casa.
Bueno, por una parte mucha alegría y por la otra tristeza. Pero bueno, hay que ser positivos y pensar que termina una etapa y va a empezar otra. Y entonces, pues bueno, sí, va a empezar, estamos contentos. Y abuelo va a estar con sus nietas. ¿Sí? Claro. Pues eso es más importante. Sí. Y las sensaciones de hoy, ver este partido. Bueno, lástima que se ha perdido. Qué lástima, qué lástima. Pero bueno, es el para fútbol. Nosotros Polonia ha sido la gran, el gran descubrimiento. Hemos tenido un diferente. Nos gusta, nos ha gustado, nos ha llegado al corazón a través de Gerard. ¿Y cómo habéis aprendido y apoyado Gemma, que vuestra hija ha cogido tantos valores para apoyarle, estar aquí sola? Hablando? Al final lo que quieres es que tus hijos sean felices y ellos han sido felices ahí. Sí, y ahora estamos aquí. Byłam jako nauczycielką. Aha. Tutaj w Piaście nawet. To dzięki. To było 7 lat temu chyba. To dzięki pani mówi po polsku. A czemu zawsze robi tak, że jak mu jakieś słowo nie pasowało? Dzięki mnie mówi po angielsku raczej, bo jestem Amerykanką. Okej, okay, dobrze. Więc nauczyłam go angielskiego, ale też tak. Gerarda skąd znamy? Znamy się 7 lat. A skąd? Byłem jedną z pierwszych osób, które Gerard poznał w Polsce, bo miał angielski z moją żoną. A, to ten pan jest od tego. Tak, ładnie tak. What's your name? Co mówi? Very good, very good. Co Karol? Karol. Karol, jak poznałeś Gerardo? No mama mu wynajęła mieszkanie. Okej, okay, no i poszło. Wszyscy dobrzy ludzie się przyciągają i to nie jest chyba nic. Okej, okay, czyli Gerard zyskał około 20 więcej fanów, nie? I jeszcze kolejnych tam na wojsku. Za Gerarda? Tak? Znasz Gerarda? Znasz? Okej, okay. A skąd go znasz? Bo jest super piłkarzem? 66. minuta. Piast obejmuje prowadzenie, a strzelcem gola jest urodzony w Hiszpanii Gliwiczanin, grający z numerem 21, nasz kapitan Gerard Badia! Jeszcze 7, jeszcze 7! Waleczne serce, katalońskie słońce, najlepsza liga świata, piękne miasto śląskie, medale w trzech kolorach, uśmiech Torreadora, śmiga na skrzydle legenda, mija, wrzuca lub zdobywa gola. Tak to wygląda w weekend, kiedy się toczy kolejka. Nie było meczu, żeby kapitan nie pozostawił tam serca. Łzy po każdej porażce, po wygranej labada. Nie ma dziadostwa pyku, tu tylko pyka się w dziada. Miasto dumne z drużyny, startym gardłem służymy. Tu się pisze legenda, o tym piszą się rymy. Dzięki hopie za wszystko, pamiętaj zawsze o nas. Serce do walki, uśmiech jak Buddy Mordo i wszystko pokonasz. 7 lat jak 7 życzeń, najfajniejszy piłkarz w lidze 196 razy, chciał nas prowadzić do zwycięstw. Futbol to sinusoida, raz się wygrywa, raz przegrywa, ale Gerard Badia, Gerard Badia to legenda prawdziwa. Lewa stopa, w której drzemie magia, kiwka z butra, bo na siatka. Nie było nic cenniejszego niż szczery uśmiech Gerarda. A Gerard nie tracił klasy, nawet jak ktoś go okradał z asy. Ta drużyna to jego rodzina i będzie tak po wsze czasy. Do zgrywów był jakich niewiele, pamiętasz Mannequin Challenge? Niebiesko-czerwona banda z kapitanem na czele. To jak minął dzieciaka, co chciał trykot z autografem, to go potem odnalazł w mecie. Tak robi bohater. Czy to ptak, czy samolot? Nie to Gerard Badia, nasz kapitan na zawsze. Pamięć nie mija, puść nutę ziomalom, niech leci historia o rycerzu piastowskim from Katalonia. Czy to tak, czy samolot? Nie to Gerard Badia, nasz kapitan na zawsze. Pamięć nie mija, puść nutę ziomalom, niech leci historia o rycerzu piastowskim from Katalonia. Jeszcze 7, jeszcze nie wiem, czy wszystko się powtórzy, choć wolałbym być pewien. Siedzę i trzymam te kciuki, robię ten booking, by pójść na stadion i drzeć ryj jak głupi. Po to mam swoje miasto, żeby wygrało z twoim. Jara mnie zwycięstw pasmo, pasmo porażek boli. Trzeba liderów jak Buddy, niech King ich wystawi. Pręży się Goliat, lecz znów wygrywa Dawid. Pisze się, pisze legenda, po ulicach się szwenda. Czekamy na bohaterów, tak kwitnie gawenda.
dawaj pyska za piękne chwile. Po to się w mieście żyje. El Capitano, ty do wiktorii, prowadź naszą drużynę. Buddy wiedział co to derby. My wznieśliśmy ręce do góry. A on stał się ojcem nie tylko zwycięstwa, ale i pierwszej córy. Inne derby na Okrzei. Buddy wszedł w drugiej połowie. I cudnie z Woleja gęby posklejał. Za bolą my piliśmy zdrowie. Jeszcze hat-trick we Wrocławiu i gol w końcówce ze Słoniami. Kapitan wszedł i przyłożył pieczęć na niepewnym utrzymaniu. Jak punkty wracają do Gliwic, to kibic o tym pamięta. 13 minuta na Łazienkowskiej, Wolej i krok do zwycięstwa. Płakałem jak wznosiłeś puchar i płaczę jak teraz odchodzisz. Gliwice to zawsze twój drugi dom, tu zawsze będziesz wśród swoich. I na koniec jedno zdanie i niech to leci w obieg. Synowi dałbym na imię Gerard, by wyrósł mi piękny człowiek. Czy to ptak, czy samolot? Nie to Gerard Badia. Nasz kapitan na zawsze, pamięć nie mija. Puść nutę ziomalom, niech leci historia o rycerzu piastowskim from Katalonia. Czy to ptak, czy samolot? Nie to Gerard Badia. Nasz kapitan na zawsze, pamięć nie mija. Puść nutę ziomalom, niech leci historia o rycerzu piastowskim from Katalonia.